Dzień dobry, moje kochane znaki ziemskie, czyli byki panny i koziorożce. To jest czytanie z kart anielskich na miesiąc maj 2016. Przyjechałam specjalnie do pięknej Pensylwanii, a w góry Poconos, żeby to czytanie zrobić, żeby odetchnąć świeżym powietrzem, żeby odsunąć się od wody i z góry popatrzeć na wszystko, żeby zobaczyć olbrzymi obraz. Więc czasami to jest dobrze zrobić. Szczególnie maj, który jest miesiącem zmian, bo to numer 5. Ale także czas, żeby oczyścić energię. Naprawdę odsunąć się od tego wszystkiego i oddalić, co nam już nie pasuje. A otoczyć się tylko to, czego chcemy i co chcemy do siebie przyciągać. Karty, kochani, są już wyłożone. Przypomnę tylko szybciutko, że 5 maja jest Nowia Księżyca w Byku. Natomiast 21 pełnia księżyca i tak zwany niebieski księżyc. Raz podczas niebieskiego księżyca jest takie powiedzenie amerykańskie i jest ono w strzelcu. A więc to tak dodatkowo. Ok, moje kochane byki, czyli wy macie nowie księżyca 5 maja. 5 maja, dwie piątki. Zmiana, pozbyć się wszystkiego, co już nie pasuje. No i proszę, od razu. Na sam początek, że to prawda. Świat. Świat to jest, ok, kończy się jedna bajka, cykl naszego życia, rozdział w powieści. I czas pisać drugi albo wręcz drugą książkę w innym państwie, bo świat stoi przed wami otworem, moje drogie byki. Co wy z tym zrobicie? To już zależy od was. Ale teraz będziecie mieć największe możliwości, świetne możliwości, większość z was, bo przecież nie wszyscy. Jeśli ktoś potrzebuje prywatnego czytania, dowiedzieć się, jak to będzie, bardzo proszę, w komentarzach jest link na moją stronę internetową. Wejść na to pod kup usługi. Możecie zobaczyć bardzo, bardzo wiele różnych produktów. I uzdrawianie, i czytanie, i numerologia, i astrologia, i nauka Reiki, i międzywymiarowe uzdrawianie i otrzymywanie wiadomości. To jest nowość. Ja nie wiem, ile osób na świecie to robi. W każdym razie ja już to robię. Przebaczyć. Nauczyć się, co było nie tak. Co sama zrobiłam nie tak. Jak postąpiłem nie tak. I nauczyć się, żeby nie popełnić już tych błędów. Oczyścić energię. Odsunąć się. Odciąć. I świat stoi przed wami otworem. Uzdrowić się, kochani, koniecznie. Macie Vanessa. Ona jest od tego, żeby powiedziała w ten sposób. Ok, cokolwiek nie będziesz robić w maju, pamiętaj. Drogi byku. Musisz sobie zadać to pytanie. Czy to, co chcę robić, czy to, co pragnę robić, czy to, co inni chcą, żebym robiła, przyciągnie mnie bliżej do mojego powołania w życiu, czy to odciągnie mnie od tego? Jeżeli przyciągnie, idziesz we właściwym kierunku. Jeżeli odciąga cię, to zamiast iść prosto z jednego bieguna na drugie w życiu, prosto drogo, to decydujesz się iść w kółko. Tak też można. Albo zygzakiem. No też dojdziesz, tylko zajmie ci o wiele dłużej. To zależy od ciebie. Detoxifying, czyli odtoksycznić się, kochani, trzeba. W tym, co mówicie, w tym, co robicie, co jecie i co pijecie. Fizycznie, umysłowo i emocjonalnie. Odciąć się od wszystkiego, co was zatruwa, co powoduje, że jesteście negatywni. Co podcina wam skrzydła? Co wam już nie służy? Pam! Nie ma. Nowa kariera. Przepięknie. Dla tych, którzy czekają, żeby coś się otworzyło, będą mieli nową karierę. Może w nowej stronie świata, bo cały świat przed wami stoi otwory. W innej części kraju. W innej firmie. Może lepsze stanowisko. Może będziecie otwierać swój własny biznes. Super na to czas, kochani. Cały świat przed wami stoi otworem.
No i pamiętajcie, że budzi się w was, i to jest właśnie ten czwarty wymiar, gdzie idziemy do piątego, że budzi się ta energia żeńska. Bo to jest miłość, to jest serce, to są uczucia, to jest intuicja, którą koniecznie musisz się kierować, mój drogi Wego. Cały świat przed wami stoi otworem. Życzę wszystkiego najlepszego. Buziaczki, uściski. I do kolejnego razu. Moje kochane panny, co dla was zerknijmy? Ok. Jesteście zmęczone. To jest ta energia, z którą wchodzicie. Tak śpi niedźwiedź, tak i wy. Może po zimie, może po tym wszystkim, co się działo, różnych chłodach, metaforycznie rzecz biorąc. W każdym bądź razie nie przejmuj się na razie niczym. Musisz odpocząć. Śpi. To wiecie, podobne były wiadomości dla znaków ognia, co jest bardzo ciekawe. Ta pierwsza energia, będziecie bardzo mili, jeżeli macie kogoś, na przykład partnera, który jest pod znaku ognia, będziecie przechodzić podobne rzeczy. To jest naprawdę ciekawe. W każdym bądź razie odpocznij, zrelaksuj się, zadbaj najpierw o siebie, moja droga panno, ok? Zanim zaczniesz myśleć o czym innym. Wymagasz odpoczynku. Kieruj się pasją. Czy to będzie w związku, bo to jest do związków, do miłości. Czy to będzie w życiu, w pracy, w czymkolwiek. Jeżeli twoje serce nie śpiewa, nie cieszy się rozkoszą, to nie jest to. Idź w tą stronę. Jak już wyśpisz się, odpoczniesz. Gdzie chce się żyć, gdzie chce się działać. Gdzie chce się iść w tamtą stronę, bo to jest właściwa strona. Jeżeli tak nie jest, to nic z tego w nowej energii nie będzie. Uważaj, bo mogą być takie sytuacje, że ktoś ci coś podpowie. Jo, jakaś świetna sytuacja, deal i tak dalej. Oj, coś dobrego. Może i jest, tylko anioły mówią, podejdź z ostrożnością. Nie zapominaj, że Merkury cofa się w maju. W związku z tym trzeba być bardzo uważny na to, co się podpisuje, czytać ten najmniejszy druczek, od tego nawet zaczynać. I otwieranie nowych rzeczy też nie jest za dobre, jeżeli jest już taka wiadomość dla was. Po prostu czytać, upewnić się, poprosić, żeby ktoś powtórzył kilka razy, wyjaśnił coś, zanim się na coś zgodzimy. Archanioł Gabriel mówi, bądź w stanie wdzięczności, droga Panna. Za co jesteś wdzięczna? Obudzisz się trzy rzeczy codziennie. Za co jestem wdzięczna dzisiaj? To może być wygodna pościel, to może być fajne oświetlenie, to może być słoneczko, to może być błękitne niebo, to może być wygodne łóżko. To może być, jestem zdrowa, mogę chodzić, mogę widzieć, mogę słyszeć. Ale wdzięczność przyniesie więcej dobrych rzeczy. To, o czym marzycie, stanie się zimą. W zależności od tego, gdzie jesteście, w jakiej części świata. Jeżeli jesteście w Polsce, będzie inaczej, jeżeli w Australii inaczej. Ale zima przyniesie ważne odpowiedzi. Będziecie wiedzieć, będziecie widzieć, że to, o co prosiliście, modliliście, zaczyna się spełniać. Słuchaj do swojej intuicji, jeśli chodzi o to, co się dzieje. Słuchaj swego ciała. To jest ciekawe, ponieważ ja nawet filmik zrobiłam na ten temat, ja nieraz o tym mówię. To, że mamy gorączkę, to nie zbijamy gorączki, tylko pytamy siebie, dlaczego dostałam gorączkę. Bo moja sytuacja życiowa, moje życie pokazuje mi, uwaga, uwaga, czerwone światełko, tu coś jest nie tak. I zamiast zbić tylko gorączkę, być zadowolony, łup, nie jestem chora, zbijam gorączkę. No. Trzeba iść do korzeni problemu. Gdzie jest problem? Gdzie trzeba coś w moim życiu wyprostować? Mam bóle głowy. Dlaczego ja je mam? Mam ból zęba. Skąd? Stan zapalny.
To są sygnały, które ciało pokazuje, że gdzieś w naszym życiu coś działa nie tak, jak trzeba. Trzeba w to wgłębić się, a nie po prostu zalepić, zakleić, byle co zrobić i po wszystkim. Okay? Więc słuchaj własnej intuicji, własnego ciała, co do ciebie mówi w maju. Buziaczki, uściski, życzę cudownego miesiąca i do kolejnego razu. Moje drogie koziorożce, co dla was? No dla was, patrzę, że co się szykuje tutaj, to uważajcie na to, żeby poprzez niedobrą komunikację, żeby nie było nieporozumień, waśni, zatargów i tak dalej. Żebyście nie zeszli z tej drogi, którą dobrą idziecie, tylko dlatego, że Merkury się cofa w maju i trzeba niestety pracować o wiele ciężej, żeby zrozumieć się, żeby do kogoś coś dotarło, żeby było jasne, jak się komunikujemy, porozumiewamy, co podpisujemy, co robimy. Więc dla was jest to ostrzeżenie wyraźne, ok? Mogą też przyjść nowe pomysły. Zastanowić się trzeba nad tym dobrze, ok? Czy przekazując komuś, czy nawet myśląc o tym, co to oznacza. No to faktycznie będzie miesiąc, który będzie tego wymagał. Klarowności. W sprawach sercowych. Może nie być ta osoba dokładnie tym, kogo sobie, koziorożcu, tę osobę wyobrażałeś. Czyli na przykład, może myślisz, o jaki to będzie przystojny, wysoki, wykształcony, taki śmaki, takie ma wykształcenie, taki samochód, takie mieszkanie, w to wierzy, oczywiście nosi mnie na rękach. I może przyjść dokładnie to. A może to być, anioły mówią troszeczkę inaczej. Ale to będzie twoje soulmate. Soulmate to nie jest to, co sobie wszyscy wyobrażają. Bum, wreszcie nie będę mieć żadnych problemów. Życie będzie super. Będzie usłane różami. Róże mają cielnie, więc to też spokojnie. W każdym bądź razie. Soulmate to jest ktoś, kto na ogół przychodzi, bo zapisaliśmy sobie w kontrakcie, zanim się urodziliśmy, że przyjdziemy razem i czegoś się od siebie nauczymy. Damy sobie dużo miłości, miejmy nadzieję, że dużo pasji będzie w tej miłości, ale może to być to troszeczkę ktoś inny, niż sobie wyobrażaliśmy. Nie blondyn, ale szatyn. I nie doktor, a adwokat. Albo kierowca. Tira. Jako przykład podaję, ok? A jeżeli coś chcesz zrobić, widać, że coś może ci nie wyjść do końca. Może to czas niewłaściwy, może ludzie niewłaściwi, może po prostu trzeba szukać innych opcji. Ale nie do końca to będzie coś w maju, moje drogie koziorożce, jak sobie wyobrażacie. Jakąś inspirację otrzymacie, to wyszły dwie karty naraz. Jest inspiracja i agent albo menadżer. Więc to można w kilka różnych rzeczy. Inspiracja to jest to, że eureka. Wow, przyszło coś do mnie. Obudziłam się, mam super pomysł. Albo odpowiedź na moje pytanie. I drugie to jest agent albo menadżer. Może potrzebujesz profesjonalisty w jakimś sensie i dostaniesz tą inspirację, do kogo pójść, do kogo się zwrócić. O profesjonalną pomoc. Do profesjonalisty. Czy to będzie adwokat, czy to będzie lekarz, czy to będzie agent podróżniczy. Nieważne. Ale gdzieś właśnie jakąś inspirację otrzymasz tu, w tym polu. Czas zacząć zdrowo jeść. I zdrowo pić. I zdrowo myśleć. Żeby kiedy zaczniesz zdrowie jeść, ta rosnąca wibracja wymaga, żeby rosnąć, lżej i zdrowiej jeść. Bo wszystko to, co ciężkie, te ciężkie mięsa, te ciężkie potrawy, te sosy, jak ja zawsze, to trzyma nas na dole. Żeby być, rosnąć, trzeba być lżejszym. Żeby być lżejszym, trzeba jeść zdrowiej. Mniej słodyczy, mniej ciężkich potraw, lekkiego i zdrowego. Najlepiej z własnego ogródka, kochani. No i pozbądź się. Pozbądź się tego wszystkiego, co jest ciężkie. Pomódl się do Archanioła Michała, on ci pomoże. Co ci nie pasuje, co cię blokuje, trzeba od siebie odciąć.
żeby czuć się dobrze. Ok, kochani? Jeżeli ktoś potrzebuje prywatnego czytania, pod spodem jeszcze raz mówię, bo już mówię tyle razy, wiecie, zawsze jest pomoc. Kup usługi na moim linku pod spodem i umówimy się na sesję czytania, portretu astrologiczno-numerologicznego, czy uzdrawiania energią Reiki, albo międzywymiarowego uzdrawiania, kochani. To już jest wyższa szkoła jazdy, chciałam powiedzieć. Wyższa szkoła spiritualistyczna. Kochani, cudownego miesiąca, buziaczki, uściski i do kolejnego razu.